Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak uzyskać efekt typu mist na Waszych fotografiach. O co chodzi w efekcie typu mist? To jest taki filtr zmiękczający światła. Chodzi o to, żeby uzyskać taki bardziej filmowy, miękki obraz i to będzie wyglądało naprawdę bardzo klimatycznie. I w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak właśnie taki efekt uzyskać prostym sposobem za pomocą Photoshopa, bo można do tego celu użyć filtrów, które nakładamy na obiektyw, ale ten sposób z użyciem Photoshopa działa naprawdę bardzo dobrze i warto go znać i wykorzystywać na swoich fotografiach. Więc lecimy z poradnikiem i zaczynamy odcinek. Na samym wstępie chciałem Was przeprosić za nieobecność na kanale, ale wszystkie swoje siły skoncentrowałem na dopracowaniu kursów z obróbki zdjęć Lightroom od A do Z i Photoshop Fotografa, bo są one już dostępne i zapisy trwają do 16 marca. Do tego czasu możecie wskoczyć na pokład i rozwinąć swoje umiejętności z zakresu obróbki zdjęć. Więc jeżeli chcecie się nauczyć biegle posługiwać się Lightroomem i Photoshopem i osiągać dowolne efekty w obu tych programach, no to serdecznie zapraszam na pokład. Zaczynamy od podstaw i stopniowo przechodzimy do zaawansowanych technik. Czeka na Was ponad 100 lekcji z Lightrooma, ponad 100 lekcji z Photoshopa, grafiki pomocnicze, grupa wsparcia i ogólnie materiały pomocnicze, zadania domowe, żeby ułatwić Wam cały ten proces i naukę i żeby przynosiło Wam to naprawdę niesamowite efekty. Zresztą zobaczcie na opinie moich kursantów, oni się wypowiadają właśnie na temat tego, jak działa u nich kurs w praktyce. Zapisy trwają do 16 marca, później zostaną zamknięte, bo chcę się skupić później maksymalnie na kursantach, którzy dołączą, żeby pomóc im osiągnąć spektakularne efekty w obróbce zdjęć. Także tak to wszystko wygląda, link czeka na Was w opisie, także serdecznie zapraszam, dołączajcie. Pamiętajcie tylko, że termin jest do 16 marca. Zaczniemy od nałożenia efektu typu mist na tę fotografię, czyli fotografia portretowa, później przejdziemy do jeszcze fotografii krajobrazowej, także na dwóch przykładach minimum zobaczycie, jak osiągać właśnie ten efekt na zdjęciach. Pierwszym krokiem, który wykonujemy, jest przejście do zakładki, będąc oczywiście na warstwie ze zdjęciem, do zakładki zaznaczanie. Następnie wybieramy zakres kolorów i tutaj z opcji zaznacz wybieramy światła. I nieostrość ustawiamy na mniej więcej 20, a zakres dobieramy w zależności od zdjęcia. Ogólnie chodzi o to, żeby zaznaczeniem, czyli tym białym obszarem, wskazać sobie obszar, który chcemy właśnie rozmyć, na który chcemy nałożyć ten efekt typu mist. Bo nie chodzi o to, żeby rozmyć całe zdjęcie, ale chodzi o to, tak jak mówiłem na wstępie, żeby rozmyć światła, najjaśniejsze elementy na fotografii. Także tutaj sobie dobieram zakres w taki sposób, żeby objął nam tutaj właśnie to tło i delikatnie również twarz. Nie za mocno, nie też za mało, także myślę, że taka wartość jest OK. Czyli mamy zaznaczone właśnie na biało te obszary, które zostaną teraz rozmyte. Klikamy OK. I jak mamy stworzone to zaznaczenie, no to klikamy skrót klawiszowy Ctrl bądź Command J. I wtedy na osobnej warstwie stworzyło się zaznaczenie właśnie z tym obszarem, który wskazaliśmy. Jak sobie wyłączymy warstwę tło, no to widzimy teraz, co zaznaczyliśmy. I będąc na tej warstwie, którą stworzyliśmy, przechodzimy do zakładki Filtr, Rozmycie, Gaussowskie. I teraz za pomocą rozmycia regulujemy sobie efekt, jego intensywność na zdjęciu. I właśnie w taki sposób nałożymy taką miękką powłokę na fotografię. Ważne, żeby nie przesadzić z tym efektem, żeby nie stworzyć nagle takiej mgły, ale taka wartość w okolicach tutaj 20 na tej fotografii, 24-3 będzie OK. Potwierdzamy. I teraz zobaczmy efekt przed i po. Przed i po. Przybliżę Wam jeszcze na twarz i na tutaj te obszary. Zobaczmy. Przed i po. Przed i po. Ogólnie jak ten efekt jest taki za miękki i nam rozmył dosyć mocno zdjęcie, no to można jeszcze dodać trochę struktury, faktury do zdjęcia. Będąc na tej warstwie, można kliknąć filtr, szum, dodaj szum. No i dodać delikatnie szumu właśnie w tym obszarze, ale też żeby nie przesadzić, żeby wyrównać mniej więcej ten szum na całym zdjęciu. Mniej więcej 5 myślę, że będzie OK. Zobaczmy przed i po. Przed i po. Czyli fotografia została fajnie zmiękczona. Ważne, żeby nie przesadzić z tym efektem i wskazać odpowiednio ten obszar, który chcemy rozmyć. Bo gdybyśmy rozmyli całe zdjęcie, no to niestety nie wyglądałoby ono atrakcyjnie. Teraz przejdźmy sobie do drugiej fotografii, tym razem tej krajobrazowej i tutaj też nałożymy ten efekt typu mist. Tutaj te promienie słońca wyglądają naprawdę świetnie. A gdybyśmy jeszcze bardziej rozmyli te światła tutaj razem z tymi właśnie drzewami w tle, no to efekt myślę, że byłby jeszcze lepszy. Więc ponownie wykonujemy te same kroki. Czyli będąc na warstwie tło, klikamy zaznaczenie i wybieramy zakres kolorów.
I następnie wskazujemy sobie obszar, który chcemy rozmyć. Ja bym chciał, żeby właśnie całe to niebo tutaj było rozmyte i również ta przestrzeń tutaj też, żeby się łapała na tą korektę, więc ustawiam właśnie taką wartość, jak w tym momencie. Klikam OK. I teraz klikam skrót klawiszowy Ctrl bądź Command J. No i mamy na osobnej warstwie właśnie zaznaczony ten obszar i przechodzimy do zakładki Filtr, rozmycie gaussowskie. I zobaczmy, gdzie on będzie wyglądał dobrze. Ale tutaj widzę, że fajny efekt osiągniemy, jeżeli dosyć mocno rozmyjemy te światła. Coś takiego. Bo widzicie, mniejsza wartość daje bardzo nienaturalny efekt, taki blur się tworzy. Ale gdy rozmyjemy to jeszcze mocniej, no to efekt jest naprawdę fajny. Taka wartość około 140 wygląda świetnie. Więc klikamy OK. Zobaczmy przed i po. Przed i po. Czyli zmiękczyliśmy właśnie światła i osiągnęliśmy efekt typu mist. Oczywiście można też regulować tutaj krycie warstwy, ten efekt, jego intensywność, jeżeli chcemy go zmiększyć bądź zwiększyć. A jeżeli chcemy jeszcze mocniejszy ten efekt, to możemy pobielić tę warstwę. Wystarczy, że na nią klikniemy. Trzymając kliknięcie, przeciągamy sobie na ten plusik tutaj. No i jest powielona ta warstwa i wtedy ten efekt jest jeszcze mocniejszy. Ale ja myślę, że zostanę przy tej jednej warstwie i ona daje już wystarczający efekt. Jeszcze może jeden przykład zróbmy, żeby Wam jeszcze zobrazować dokładniej ten proces właśnie osiągania tego efektu typu mist. Teraz coś może z zakresu fotografii ślubnej. Zaznaczmy sobie ponownie ten obszar, który chcemy rozmyć. Wybieramy zakres kolorów i szukamy odpowiedniej wartości, żeby wskazać te najjaśniejsze obszary, które chcemy rozmyć. Taka wartość jest ok, czyli te drzewa tutaj są ostre, pana moda będzie ostra i jedynie właśnie tutaj zalew i niebo będzie rozmyte. Klikamy OK i ponownie klikamy skrót klawiszowy Ctrl bądź Command J. No i przechodzimy do zakładki Filtr, rozmycie gaussowskie. No i szukamy odpowiedniego efektu. Tutaj efekt około 40 jest wystarczający, więc klikamy OK. Efekt miejscami jest trochę zbyt intensywny, na przykład tutaj na zalewie jest po prostu taki blur, więc po prostu zmniejszam sobie krycie tej warstwy, żeby tutaj się wyłoniło trochę właśnie tego odbicia. Mniej więcej 70% myślę, że będzie OK. Zobaczmy przed i po, przed i po. Taki subtelny, delikatny efekt zmiękczający zdjęcie i dzięki temu zachowujemy naturalność, ale ten klimat na zdjęciu jest jeszcze fajniejszy, jeszcze taki przyjemniejszy dla oka i przede wszystkim bardziej filmowy. Także w tym zdjęciu tak wygląda ten efekt w krajobrazowym w taki sposób, no i w portretowym właśnie w ten sposób. Także pamiętajcie tylko, żeby dobrać sobie odpowiednie zdjęcie do tego efektu i korzystajcie, eksperymentujcie właśnie z tym efektem typu mist, bo na pewno będzie pasował do wielu Waszych fotografii. Jak sami widzicie, znając odpowiednie techniki, narzędzia i posiadając odpowiednie umiejętności z zakresu obróbki zdjęć, możemy szybko osiągnąć konkretne efekty w obróbce. I nie zawsze trzeba siedzieć po kilka godzin, męczyć się, bo taka znajomość po prostu programu pozwala nam właśnie osiągać między innymi takie efekty, jak dzisiaj widzieliście w odcinku. To jest mały ułamek tego, co czeka na Was w kursach obróbki zdjęć z Lightrooma i Photoshopa. Pamiętajcie, że zapisy trwają do 16 marca, a tam znajdziecie wszystko to, czego potrzebujecie właśnie do dobrej obróbki Waszych zdjęć. Zaczynamy od nauki poszczególnych narzędzi w Lightroomie i Photoshopie. Później poznacie kilkadziesiąt rozmaitych technik obróbki zdjęć z różnych dziedzin fotograficznych. I do tego wszystkiego czekają na Was zadania domowe, które pomogą Wam wdrożyć całą wiedzę w życie i sprawić, żebyście po prostu osiągali niesamowite efekty podczas obróbki. Do tego oczywiście cały czas możecie korzystać z grupy wsparcia, grupy uczestników kursu, w której możecie zadać nurtujące pytanie, możecie wstawić swoją fotografię, swoją obróbkę do oceny, żeby uzyskać od nas wskazówki, co poprawić, co zmienić, a co Wam ważne, my nie mówimy tylko co zmienić, co poprawić, ale również mówimy jak to osiągnąć w Lightroomie czy w Photoshopie, także dostajecie od razu takie konkretne wskazówki, wiecie jak je zastosować w praktyce i dzięki temu szybko i konkretnie rozwijacie swoje umiejętności. Link jest w opisie, a zapisy trwają do 16 marca. A w tym odcinku to było wszystko, mam nadzieję, że efekt Wam się podobał. Pamiętajcie tylko, żeby dobrać do tego efektu odpowiednie zdjęcie, bo nie każde będzie dobrze wyglądało z takim zmiękczeniem, więc to już pozostawiam Wam do przećwiczenia, do przepraktykowania i widzimy się w kolejnych poradnikach na kanale. To było wszystko, dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka!